Jednym z takich utrwalonych pojęć w odniesieniu do funduszu kościelnego jest mówienie, że dotacje z funduszu kościelnego są rekompensatą za przejęte kiedyś przez państwo nieruchomości kościelne. Wiele potem błędnych poglądów ma swoje, swoje źródło w tym określeniu. To nie jest żadna rekompensata. To jest tak, proszę państwa, gdyby ktoś z państwa miał, dawniej się mówiło blok, na przykład teraz apartamentowiec. Czego Państwu życzę, i Państwo by ten apartamentowiec przejęło, mówiąc: proszę się nie martwić, my będziemy wszystkie dochody z najmu tych mieszkań Państwu oddawać. Nie muszą się Państwo o nic martwić, szukać klientów, martwić się o koszty. My będziemy Państwu oddawać te pieniądze. Wiedzą Państwo, że na rynku nieruchomości kiedyś były szacunki, że to jest 10 lat. Wysokość. Najmu to jest dziesięcioletnia wartość, czy inaczej, dziesięcioletni najem to jest wartość nieruchomości. Czyli po dziesięciu latach z tego najmu dostają Państwo mniej więcej tyle, ile ten apartamentowiec jest wart. I co? I wtedy Państwo powinno powiedzieć Państwu, dobra, spłacone, przejmujemy ten. Nie. Ten apartamentowiec cały czas jest. Państwo przez dziesięć lat otrzymywali mm, kwoty najmu i mogą otrzymywać przez następne, jak w przypadku Funduszu Kościelnego, 70 lat, ale te nieruchomości ciągle są. I pytanie polega na tym, że to nie jest rekompensata. Mi nie, państwo kościołowi, żadnemu z kościołów nie spłaca w ratach wartości przejętych nieruchomości. Miało, chociaż od tego nie robiło, przekazywać tylko dochody z tych nieruchomości. Ta masa majątkowa leżąca u podstaw funduszu kościelnego jest plus minus nienaruszona. I kwestia likwidacji funduszu kościelnego. To jest ten moment, w którym albo trzeba oddać ten apartamentowiec, albo dalej płacić wysokość tego najmu, albo zawrzeć jakąś inną umowę rozwiązującą ten problem. Ale nie zapominając o tym, że ten apartamentowiec istnieje, nie został spłacony, nie został w ratach przekazany w formie wypłaty najmu. Myślę, że to w jakiś sposób przybliża tę tematykę, z którą się na co dzień borykamy.